Fundacja SCP chroni ponoć ludzkość przed wszelkimi anomaliami, przed stworzeniami nie z tego świata i obiektami, które mogą nam zagrażać. Są jednak podmioty SCP, które są tak potężne, że nic i nikt nie może ich powstrzymać. I mimo, że Fundacja SCP to tylko strona pisarska, to jednak zdarzają się takie raporty, które wypływają poza oczekiwane ramy i które wpływają na psychikę ich czytelników i pozostawiają nam wiele pytań. Co to za SCP, który nie trzyma się schematu raportu? Co to za SCP, który składa się z niezrozumiałych, chaotycznych zdań i powtarzających się fragmentów tekstu? Co to za SCP, który sprawił, że sam jego autor stwierdził, że nie może sobie poradzić psychicznie i musi odpocząć od uniwersum Fundacji? Przed wami SCP-3999. SCP-3999, czyli Jestem w centrum wszystkiego, co się ze mną dzieje, jest raportem autorstwa Lorda Stonefisha i opowiada nam bardzo skomplikowaną i niezrozumiałą historię badacza Jamesa Talorana. Otwierając raport, naszym oczom ukazuje się cytat, fragment wiersza. Nie jest to żaden konkretny wiersz, a interpretacja wiersza Thomasa Eliota z podmienionymi słowami. Następnie dowiadujemy się, że obiekt posiada klasę podmiotu Apollyon, a jego specjalne czynności przechowawcze to... Tak, tu się zaczyna problem. Dowiadujemy się, że SCP-3999 nie da się zabezpieczyć i że przedstawia zagrożenie końca rzeczywistości klasy ZK. Fundacja teoretyzuje, że obiekt jest jakoś połączony z pracującym dla niej badaczem Taloranem. Jeśli zabezpieczy się go, to efekty destrukcyjne SCP-3999 znikną. Nie, ustaną. Nie, zostaną zabezpieczone. Nie, zachowają jakąś swoją część. W tym momencie raport całkowicie zmienia strukturę. Co chwilę pojawiają się przekreślone zdania sugerujące, że żeby zabezpieczyć SCP-3999, badacza Talorana należy podać terminacji. Nie, cofnij, że badacz Taloran musi żyć przez resztę życia w odizolowanej chatce. Nie, cofnij to, że jego rodzina musi być zamordowana, że MFO Fundacji muszą torturować jego matkę, ojca, siostrę i chciała przybić na zewnątrz jego biura, a następnie podpalić. A badacz Taloran ma przed nimi uklęknąć, przyglądać się im i... Nie. Z tym raportem jest coś nie tak. Specjalne czynności przechowawcze ciągną się i ciągną i ciągną, wymyślając coraz to bardziej wymyślne sposoby na zabijanie i torturowanie badacza Talorana. Zarówno psychicznie, jak i fizycznie. Często raport zdaje się mieć sens... Nie, cofnij. Często nie ma prawie w ogóle sensu. Widzimy dużo zakreślonego tekstu, dużo powtarzania słów i całych akapitów. O co chodzi? Żeby uzyskać na to odpowiedź, musimy zacząć czytać od końca. Tam bowiem znajduje się prawdziwy raport SCP-3999. Jeśli jednak nie chcecie spoilerów, przeczytajcie cały raport SCP-3999 sami, a dopiero później wróćcie tutaj po wyjaśnienia. Gotowi? No to zaczynamy. Według notatki z końca raportu, SCP-3999 jest obiektem klasy zneutralizowane. Przechowywany był w ośrodku 118, w szczelnej celi dla obiektów klasy Keter. Składała się ona z kilometrowego szybu w głąb ziemi. Cały był pokryty kwasoodpornymi płytkami, a co 30 metrów ściany zostały wyłożone kotwicami rzeczywistości z Krantona, które, jak wiemy, służą Fundacji jako urządzenia, które stabilizują rzeczywistość i niwelują zdolności manipulatorów rzeczywistości. Poza komorą przechowawczą znaleziono 4 uzbrojonych strażników, jednak ci nie pamiętali kompletnie, jak się tam znaleźli, ani co przechowywali. Dalej czytamy, że SCP-3999 był najwidoczniej obiektem klasy Keter. Fundacja nie ma zielonego pojęcia, jakie posiadał zdolności, ani nie ma żadnych danych na jego temat w ich aktach. Na dnie komory znaleziono jednak coś, co pomogło im zrozumieć, co się stało z SCP-3999. Znaleziono zwłoki badacza Talorana, a przy nim telefon z zapisaną notatką. Długi fragment tekstu, przypominający procedurę przechowawczą dla SCP-3999, jednak z wieloma odchyleniami stylistycznymi, bezsensownymi procedurami, a także nowymi, przerażającymi informacjami o charakterze Fundacji. Fundacja zaś doszła do prostych wniosków. SCP-3999 musiał być jakimś potężnym manipulatorem rzeczywistości, który spowodował okropne zniszczenia w strukturze rzeczywistości, jednak został skutecznie poddany terminacji przez badacza Talorana, kosztem jego własnego życia. Raport SCP-3999 to jego ostatnia notatka. Ale czy na pewno? Czym dokładnie w takim razie jest SCP-3999? Wracając do specjalnych czynności przechowawczych obiektu, podążamy drogę jego i badacza Talorana, którego anomalia wybrała jako cel. Cel do tortur i do niszczenia jego świata. Jestem centrum wszystkiego, co się ze mną dzieje. Taloran jest w centrum SCP-3999, ponieważ ten torturował go przez dosłownie miliony lat w wielu możliwych rzeczywistościach.
Czytamy o kopii hotelu SCP-2432, napisanego swoją drogą również przez Lorda Stonefisha, która została stworzona z wieloma anomaliami w środku, dziwnymi gatunkami drapieżników i zwierząt, które się w nim poruszają. Mamy całą rozpiskę zwierząt pokroju pikselowej maty mikrobiologicznej, metalożernego grzybu, behemota i badacza Talorana, którego zamordowano tam z zimną krwią. Badacz Taloran ma być na siłę odłączony od SCP-3999. Badacz Taloran ma przebywać z SCP-3999 24 godziny na dobę. Badacz Taloran ma zostać poddany terminacji. Badacz Taloran ma zostać utrzymany przy życiu za każdą cenę. Badacz Taloran nie jest SCP-3999. Badacz Taloran jest SCP-3999. W dalszej części dokumentu widzimy próbę wywiadu. Jednak nie jest to wywiad z SCP, a z badaczem Taloranem. Osoba przeprowadzająca wywiad zadaje te same pytania w kółko i udziela tych samych odpowiedzi, jak gdyby była postacią z gry, a badacz Taloran zaczyna rozumieć, że to wszystko nie sen, że rzeczywistość naprawdę staje się mniej realna i że został uwięziony w wiecznej symulacji tortur. Podłoga przestaje istnieć, a badacz Taloran spada w ciemność, podczas gdy pokój zaczyna się topić i być pożeranym przez SCP-3999. SCP-3999 nie żyje. Badacz Taloran nie żyje. Badacz Taloran ma przeżyć całe swoje życie od początku do końca i być szczęśliwym. Badacz Taloran ma się pozbyć swoich złych myśli, oczyścić ego i rozchmurzyć się. Najlepiej poprzez strzał w głowę z użyciem karabinu snajperskiego Remington 700 z tłumikiem. Dalej czytamy coraz bardziej chaotyczne wersje czynności przechowawczych. Czytamy przerobioną wersję Harry'ego Pottera, w której Harrym jest badacz Taloran, a pan Dursley, jego wujek, pracuje dla globalnej koalicji okultystycznej. W kolejnej rzeczywistości natomiast SCP-3999 jest paczką cukierków Starburst, a w następnej zaś koledzy badacza Talorana mają wydłubać sobie oczy w jego obecności. Badacz Taloran ma zostać wysłany do ręki węża jako prezent z SCP-3999, a następnie zastrzelony. Badacz Taloran ma zostać wysłany do kościoła zepsutego boga wraz z SCP-3999, a następnie zastrzelony. Badacza Talorana nie należy mylić ze świeczką zapachową. Siostrę badacza Talorana należy zgwałcić, wydłubać oczy, odciąć nogi i wypatroszyć. SCP-3999 ma następnie odwrócić całe wydarzenie, a potem zabrać ją na lody do lokalnej lodziarni. Dalej czytamy scenariusz filmowy, według którego badacz Taloran próbuje uciec z przechowalni SCP-3999, jednak jej drzwi są zablokowane. Nie ma pojęcia co zrobić, wpada w panikę i rozgląda się w popłochu po pomieszczeniu, mając już dosyć wszystkiego co się dookoła niego dzieje. Próbował zrozumieć, czym jest SCP-3999, jednak widział tylko chaos. Rzeczywistość przestała istnieć. Jego jedynym celem było zabezpieczyć go. Rzucił się na ziemię, nie będąc nawet pewnym, z czego jest ona zrobiona. Zaczął kopać. Udało mu się wyrwać małą dziurę. Zobaczył mały strumyk światła. Pomyślał o swojej rodzinie, o kolegach w pracy, o tym wszystkim, z czego składał się świat, gdy jeszcze istniał. Cisza. Dalej w raporcie widnieje żart. Żart, który ma zabezpieczyć SCP-3999. Mówi on o rodzinie, ojcu, matce, synu, córce i psie, rozmawiającej z agentem od talentów, który szuka osób do swojego show. Mówi on, że och, przykro mi, nie mogę wam pomóc, nie przyjmuję występów rodzinnych. Matka jednak namawia go, żeby zobaczył ich występ i wtedy na pewno ich przyjmie. Ten się zgadza. Rodzina wyjmuje maski. Ojciec przebiera się za agenta od talentów, matka za ojca i powtarza całą sytuację ze zmienionymi rolami. Syn przebiera się za matkę, później syn przebiera się za agenta, później córka za ojca, ojciec za syna, córka za agenta, pies za matkę, ojciec za matkę, pies za psa, agent za rodzinę, agent za agenta, badacz Taloran za agenta, SCP-3999 za ojca i mówi... Agent bełkocze niezrozumiale. SCP-3999 grający matkę mówi... Agent słabo wzdycha. Porządek należy odrzucić jak humanoida, rozpływającego się niczym małże na stole śniadaniowym. Porządek jest drogą złoczyńców. Prawdziwe dobro to bezkształtna otchłań, topniejąca, wijąca się i spaczająca. Jesteście zadowoleni? Następnie raport wraca do kolejnych chaotycznych i bezsensownych sposobów na przechowywanie SCP-3999. Jednak coś się zmienia. Badacz Taloran zaczyna rozumieć, to nie sposoby na przechowywanie SCP-3999, tylko na jego własne, tortury, na coraz to kolejne rzeczywistości z jego bólem i cierpieniem, paradoksami, które próbują zamącić mu w głowie. Badacz Taloran zamierza walczyć. Rozpoczyna się prawdziwa bitwa, specjalne czynności przechowawcze teraz mówią wprost, że badacz Taloran musi przestać istnieć, musi umrzeć, ma przestać robić to, co próbuje zrobić. Specjalne czynności przechowawcze kończą się.
Minęły 3/4 raportu i nadchodzi czas na opis SCP-3999. Składa się on z listy rzeczy, krótkich zdań, mówiących czym jest SCP-3999, jednak koniec końców nie dowiadujemy się niczego. SCP-3999 to wszystko, co jest nie tak z tym światem. SCP-3999 to jedzenie. SCP-3999 to SCP-055. SCP-3999 to morderczy pingwin. To twoja zgubiona skarpetka. To lolkoty. To ty, czytający ten raport. To konkurs na SCP-3000. To zapomnienie o ukochanej osobie. To śmierć. SCP-3999 to wszystko. Jednocześnie. Na zawsze. W każdym momencie. W twoich snach. Więc przestań pytać, czym jest SCP-3999. Specjalne czynności przechowawcze pojawiają się przed naszymi oczami ponownie, tym razem w jeszcze bardziej groteskowej wersji, choć wydaje się, że tym razem czytamy mniej o torturach, bardziej o dziwnych sytuacjach, pokręconych, czasem śmiesznych czynnościach przechowawczych. Jakby SCP-3999 przestawał mieć pomysły na kreatywne śmierci badacza Talorana. W pewnym momencie raport zaczyna powtarzać jedno słowo w kółko, a z pomiędzy tego chaosu wyłania się badacz Taloran. Zaczyna błagać o pomoc. Twoje koszmary. Śmierć każdego, kogo kochałeś. Budzisz się i widzisz więcej koszmarów. Następnie widzimy kolejne przesłuchanie. Tym razem to badacz Taloran wziął sprawę w swoje ręce. Nareszcie. Jest tak, jak powinno być. Naukowiec przesłuchuje anomalię. Teraz ja tu rządzę. Wprowadziłem porządek. SCP-3999 odpowiada. Mimo, że nie widzimy odpowiedzi SCP-3999, bo tak naprawdę nadal nie wiemy, czym jest, jak wygląda i jak brzmi, widzimy odpowiedzi Talorana. Ten wścieka się i mówi, że bez niego SCP byłby niczym, nic by nie osiągnął. I mimo, że reprezentuje całkowity chaos, nadal trzyma się zasad, porządku, którym jest istnienie badacza Talorana. Mężczyzna wybucha i mówi, że SCP-3999 jest żałosny, że przeżył 3 miliony lat tortur i przestały go już obchodzić, że tyle razy widział, jak Rada O5 zabije jego matkę, że to wszystko zaczęło się robić tak głupie, że już go to po prostu nie rusza. SCP-3999 stracił kontrolę. To koniec. Ostatnie, co nam pozostało, to list. List od autora raportu, który znajduje się tuż po tym, jak Taloran odzyskał kontrolę i najpewniej popełnił samobójstwo. Lord Stonefish przełamuje czwartą ścianę po raz kolejny, tym razem całkowicie bezpośrednio. Pisze, że SCP-3999 był na początku historią o tym, jak rzeczywistość po prostu znika wokół badacza Talorana. Wszystko wyewoluowało od pomysłu o znikającej rzeczywistości, a potem kombinował dalej i dalej, próbował wymyślić coś lepszego, coś, co nadałoby się na idealne SCP. Wyrzucił pomysł do kosza, ale badacza Talorana ze swojej głowy już nie mógł. Lord Stonefish myślał o nim w pracy, w szkole, cały czas myślał o tym, jak napisać ten raport. W końcu coś się wydarzyło. O 1:00 w nocy, 24 marca 2017 roku, obudził się w paraliżu sennym. Nie mógł się ruszyć, wszędzie ciemność, autor był przerażony. Wtem James Martin Taloran, badacz poziomu trzeciego, wyłonił się jak sam szatan u stóp łóżka pisarza. Był nieopisanym, ciemnym kształtem, jednak Lord Stonefish rozpoznał go bez problemu. Autor drżał ze strachu, jego serce biło niemiłosiernie szybko. Taloran wyciągnął ogromny, zakrzywiony nóż, wetknął go sobie w usta i rozciął sobie twarz w taki sposób, że dolna część szczęki z krwistym dźwiękiem odpadła i rozpadła się na podłodze. Język Talorana przerażająco zwisał i wił się jak wąż w fontannie krwi. Po chwili do Talorana dołączyły wszelkie możliwe horrory tego świata. Pocięci prezydenci, niepowstrzymane jaszczurki, oczne strączki, ruszające się rzeźby, staruszkowie, zarówno ci dobrzy, jak ci źli. Wszyscy stali obok Talorana i wpatrywali się w niemogącego się ruszyć autora. Patrzyli na niego i oceniali wzrokiem, a jedne z rozkładających się zwłok poklepało Talorana po ramieniu. Ten pochylił się nad mężczyzną i spojrzał mu prosto w twarz, przykładając nóż do ciała. Zrób to. Szepnął Lord Stonefish, używając całej swojej energii. I zrobił to. Taloran przebił go ostrzem i wywlókł jego wnętrzności na drewnianą podłogę, jakby były mokrymi gąbkami. Autor obudził się. To był tylko sen. A potem go spisał. Spisał wszystko, co czuł. Teraz tylko dokańcza. SCP-3999 wygrał. SCP-3999 przegrał. Nienawidzę się. Kocham się. List się kończy, a na koniec pojawia się wspomniana przeze mnie notatka o zneutralizowanym SCP-3999. Ostatnie zdanie raportu będzie mnie prześladować do końca życia i za każdym razem, gdy je czytam, przychodzi mnie dreszcz. U dołu raportu widnieją ostatnie słowa autora. I tyle napisałem.
Najbardziej niepokojąca rzecz według mnie jednak pojawia się w panelu dyskusji co do SCP-3999. Na forum autor pisze, że SCP-3999 jest o nim, o Lordzie Stonefishu, że jest o uzależnieniu od społeczności pisarskiej SCP, że jest to jego psychice. Pisze także o tym, że przez problemy psychiczne najprawdopodobniej jest to ostatnia rzecz, jaką kiedykolwiek opublikuje na SCP Wiki. Więc czym jest SCP-3999? SCP-3999 jest chaosem, demonem, tobą samym i wszystkim dookoła, moim ulubionym SCP. SCP-3999 jest symbolem procesu twórczego, jest autorem samym w sobie, torturującym swojego napisanego bohatera. Tak jak pisała Wisława Szymborska, zapominają, że tu nie jest życie. Inne, czarno na białym, panują tu prawa. Okamgnienie trwać będzie tak długo, jak zechce. Pozwoli się podzielić na małe wieczności, pełne wstrzymanych w locie kul. Na zawsze, jeśli każe, nic się tu nie stanie. To oczywiście nie wszystko. Raport SCP-3999 jest zbyt obszerny, żeby go omówić w jednym filmie. Dlatego jeśli chcesz, żebym nagrał kolejną część, tym bardziej na temat wszystkich ukrytych smaczków w raporcie i analizie tego, co oznaczają na przykład te wszystkie poprzekreślane zdania, napisz w komentarzu, zostaw pozytywną ocenę pod tym filmem i zasubskrybuj, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. To był SCP-3999, ja jestem Pio, do zobaczenia kiedyś.